Prawidłowa wentylacja to nie tylko ważna sprawa w nowych domach, ale w modernizowanych także. To? Co? Dziura? Co? No. No bo to jeszcze to trzeba wyciągnąć, bo musimy zrobić jeszcze raz dziurę większym wiertłem, żeby zizolować i włożyć izolację aż do styropianu. To nie jest jeszcze złożone. Uważaj, bo z czymś nie spadł. Chodź. Bo tu będzie warstwa izolacji. Nie będzie. Pianę dajemy na dach. Czyli co to będzie tak? 25 pianki będzie. Co? 25 pianki będzie na suficie. Okej, okay, ale co tu? No to, to będzie tak. Będą tak chodzili po tych rurach? Może nie będą. Tak, no wiesz, no, zrobiłem, żeby były sprężę wyrównane mniej więcej. No. Tak się musiałem to zrobić. No ale też, no, zobacz, nie chcę na innych systemach robić. No, tak jak sobie, normalnie na tych rozdziałkach masz tu, tu i musisz owijać rury, kombinować. A tu tak jak potrzebujesz, jak z której strony potrzebujesz, robisz i ten, dajesz segment, zaślepiasz i patrz. Czyli znalazłeś swoje ulubione. No. No dobra, to szkoda, że przyjeżdżałem, co? Czy nie? Co, no, tak nam zeszło teraz, kiedy to był PRL, ale mamy, no wiesz, zostało do zrobienia, podłączyć to elektrycznie, to spięć, ale tylko to właśnie te mufy i wiesz, i stilo tu damy na rozdzielacze. Mhm. O wiesz, tak się patrz, tu masz system, że masz od góry, tak. To mi bardziej podeszło, bo będzie płasko, że będzie łatwiej tak, tak, na tak. Płasko. Będzie można skrzyżować je, nie? Nie ma żadnego, wiesz, problemu, żeby to... Bardzo się cieszę, że znalazłeś system, który ci pasuje. Pojedziemy na magazyn, to tych rzeczy i to możesz mieć, bo to zostawiam ci segment, to dokupisz długo, że ci tak wykorzystasz. Zostawiam ci to ci zostanie, no to coś innego wykorzystać. No tak, to od razu trzeba będzie zakupić tego. Zdaję, podwójnie te uszczelki, ale wchodzą tak ciasno do tych, do tej, że nie ma szans, żeby to było nieszczelne. No i jeszcze wiesz, dajemy, żeby prosto były, żeby nie było, żeby na pewno. Tak, 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 rozumiem. Żeby na końcu były proste. No tak ciasno wchodzę, że musisz mocno je wepchnąć uszczelkami, żeby... No to jest istotna rzecz. Fajne te stopki, co? No tak, stosowało. Jak go poziomujesz, to fajnie poziomuje. Jest to, nie jest to takie, że jest takie sztywne, ale tak... No, no. Wydaje mi się, że super to tak jest. Bardzo fajnie. Nagrzewnica wstępna. No. Ja tego rekuperatora już rozebrałem do ostatniej śrubki. No właśnie. Ja już mam na planie ten rekuperator. Może mniej o systemie, tym, który używamy, bo to wiadomo, że są różne na rynku. No, tak jak słyszeliście Państwo, Dawidowi najbardziej ten pasuje z tych do tej pory, które używaliśmy i pewnie pozostaniemy przy nim. Rekuperator Toshiba z entalpicznym wymiennikiem, a więc nie potrzeba tacy. Ta nagrzewnica to tylko w razie temperatur poniżej minus 15 stopni. Chodzi o to, żeby był prawidłowy praca rekuperatora entalpicznego. Wystarczy naprawdę niewiele i mówię osobiście, chodzi bez nagrzewnicy wstępnej, nie zamarza, ale od minus 15 powinna taka mieć. Różnica w wierceniu MGP, AGP, ta, a różnica w wierceniu tym Ebenstock. I to jest, patrz, tu jest Ebenstock, tam jest Ebenstock i tu, parę wierci Ebenstock. I obydwie z udarem wiercą, nie? Bez udaru. Co? Bez udaru. Udarem. Czyli nie ma wiercz, tylko tyle co farba pękła. Ty, to niesamowite jest. A te AGP, dobra, wyrwało tu ścianę, bo dwie dziury tego wiercza. Ja wywierciłem cztery AGP. Wiesz, tu jest AGP i tu jest AGP. Tu. Ja tam wywaliło. Płyty pospadały, a tu powiem, jak przewierciłem, to czy te... Ona równo wywierciła, tylko musiałem prawie wywalić, żeby
To jest mamo ten strop, nie? No, no. Ale wywierciło, wiesz, piękno tu wywierciło. Ale widzę, że zahaczyłeś o przewody. Tak, przewierciłem sobie. Ale to nie było, wiesz, niech od góry wierciło. Tak, tak. Było. Czyli jednak Eibenstock, tak? Ty, no, luksus sobie tutaj. Mam mniejsze obroty. Tak płynnie działa, wiesz, nie szarpie tak. No, rzeczywiście. Ale widzę zbrojenie, szedłeś pięknie. Ty, no nie czuję nawet tego. Widzisz, ile prętów? Cztery pręty widzę. Raz, dwa, trzy. Dwa, ponad na prosto przechodziłem. Tu oczywiście byłbym bardzo ostrożny w stawianiu tak jednoznacznych wniosków, bo jeszcze koronka. Myślę, że maszyny to jest jedno, ale te same koronki. No my mamy z tej samej fabryki koronki, a więc można powiedzieć, że ta próba była praktyczna w terenie i jest obiektywna. Natomiast nie użyliśmy tej samej koronki, tylko dwie różne od tego samego producenta. Natomiast wydaje mi się, że problem polega na udarze, że gdybyśmy zrobili próbę bez udaru, to okazałoby się, że one są równorzędne. Ale najczęściej jednak, mimo tego, że powinno się wiercić bez udaru, tylko tam, gdzie pręty, włączać udar, mikroudar, mówimy o wierceniu na sucho, no to jednak wiercimy z udarem, bo jest to, zużywają się koronki, ale jest to o wiele szybciej. Także w naszym subiektywnym teście, który wygląda na obiektywny, wygrywa Eibenstock. Obie wiertnice mamy kupione, to są nasze, to nie jest jakiś test komercyjny. Zresztą nie wiem, czy Państwo rozumieją, ale wszystkie rzeczy, które pokazujemy, należą do nas i nie bierzemy pieniędzy za reklamowanie jakichś produktów. Zapraszam, robimy, wykonujemy systemy wentylacji, rekuperacji. Novato.pl, Novato Bis.